O, sobie zrobimy modyfikację, patrzcie, robimy sobie modyfikację. Go, co modyfikujesz? Ja mam 95 tysięcy. No i czekajcie, i teraz jaki kupić? Czarny taki, o, złotawy za 140 tysięcy, to za drogi. Nie, no tutaj... Tu na sobie kolorowe żagle taki, porobić. Taki jakieś. Trzeba, o kurde, czarno-czerwony, czuję, że to jest... Myślę, że będą się bać, jak czarno-czerwony. A może ten czarno-złoty, stary? Skarvy Bilge Rathul. Sam jesteś Bilge. Jaki Skarvy Rathul? Bilge. No nie, to jest 141. No ale, no dobra, 140, a ja mam 100 tylko. Ja oprócz tego chcę jeszcze żagle kupić. Grand Admiral Hull. A czemu złoty, stary? No nie wiem, to tak byśmy szybciej płynęli ze złotym, mi się wydaje. Czerwony, bo szybszy. Ale to co, ten czerwony w paski? No. To on dla mnie wygląda jak jakiś szczur z filmów, taki szczur wojownik z ranami na twarzy. Nie wiem czemu, ale tak mi się skojarzyło. Złoty jest dla pendalin. Dobra, kupuję tego czerwonego, arpa. Kupuję. Wier, co chcesz. Zaraz. Mój statek, twój hajs. Ceremonial. Bierzesz sobie konia jeszcze naprzód? Nie. Figurę konia. Zaraz coś wezmę, czekaj, czarne żagle. Żagle też czarne? To żebyśmy... Nie będzie nas widać na wodzie. Dobra, go, zmień statek. Czekaj chwilę, we. Przemyśl każdą wydaną monetkę, stary. No. Ciężko zapracowałeś na nią. No ja jeszcze kupiłbym sobie dziób, ale dziób to dopiero po tej robocie. To kupimy sobie jakieś rekina tutaj. O, cie panie, rekin. Konia jeszcze flagę sobie taką kupię, o. Hunter. Dobra, to ja idę już na stół tutaj, wołtować mojego questa jedynego. Czekaj, tylko jak się skina ustawia teraz, czat? Wy wiecie coś? Why you need to shout? Dobra. Zrobiłem już misję, więc dawaj. No czekaj chwilę, skrzynia obok tej baby, a dobra. A, dobra, okej. Okay. Ups. Ty, to nawet rybki pływają w wodzie. Jakie słodkie Nemo. Cip. O, teraz to jest, kurde, statek. Pokaż, pochwal się. Masz jakiś chlebek? Stary, chlebek? Po co ci chlebek? No chciałem rybki nakarmić. No nie. Fuck. Dobra, go, lecimy. Czekaj, bo jeszcze flagę u góry muszę rozwinąć. O jest. Nie jest tak. To nie jest tak hop-siup. A co tu jest? To jest jakieś bocianie gniazdo? Ta. Ja ci będę zaraz tutaj mówił, co trzeba robić. Czekaj. Tylko jak to flagę się rozwija u góry? Dobra, ja ci to ogarnę, stary. Ja wiem, jak to się robi. O, mam. Czekaj. LGBT o, flagę, czy nie? Go LGBT. Równość ponad wszystko. O. Pa. I hit na dół. Flaga czerwona. O, mamy flagę. Teraz... Ty, Dawidek. No? Kojarzysz takie uczucie, że jak jesteś w grze i skaczesz skądś mega wysoko, no? To po tym jak walniesz w ziemię, to masz taki, nie wiem, odruch, że aż to mu całym wzdryga? Jak nie, ja raczej jakiegoś. Nie jestem chory na głowę. Nie wiem, co ty mówisz w ogóle. Dobra. Dobra, idź tam zagłosuj na kłyścika, którego wybrałem. Ty masz jakiś słaby pewnie. Słaby kurde jak twoi statek, stary. Pokaż. Ty kurwa, ty 8 wysp musimy zrobić. Widzisz kurde, dobry kłeści. A pokaż te wyspy czy nie. A ty kurde plujesz. I co teraz, gdzie to mam? Jezu, myśmy wczoraj już pływali na te wyspy, to już mi się żygać chce. Jezu, ile tych wysp tu jest. Dobra, no mam challenge, Astis. Mamy, to jest challenge, że musimy je wszystkie zrobić, ale kurde... Zamkniętymi oczami. Nie, bez wracania na outpost. O kurwa, dobra. Pa, go. Ale czekaj, bo jedna rzecz. Dobra, to ja tutaj będę patrzył. Tylko, gdzie mamy najbliżej jakąś wyspę? Dobra, to ja idę na statek. Rest, Sersant. Ty, bo ja mam tutaj tą mapę w łapie i nie mogę jej schować. Jak się chowa mapę? Czekaj chwilę. Ja ci teraz nie powiem, jak się chowie mapę.
To jest jakieś PvP? Jest PvP. Mogę cię zabić? Nie możesz. A, bo jesteśmy razem w queście. Bo tu daleko gdzieś te wyspy żeś wybrał. No kurwa, zaraz popłyniemy, to sobie zjem śniadanie, przynajmniej jak człowiek. Dobra, tu mam. A nie, ty się rzucasz, kolego mój. Na W, dobra. Dobra, podnoszę już ten, kotwic. Dobra, kotwicz. Pozdro, potwicz. Dobra, kurde, Astis! Ty, ale weź mi ten ster, chopie. Bo ty no, nie wiesz nawet nie. Gdzie płynąć. No, powiedziałeś na W, to ja płynę na W. Ale to był żart. No to mów, kurde, gdzie płynąć, to będę płynął. Odejdź! Halo! Co? Odejdź od steru. Idź, załaduj, działa. Co? No załaduj, działa. Majtka ze mnie robisz jakiegoś? No musisz, no jesteś majtkiem, no bo jesteś gorszy. No to kurde, to co ty tutaj będziemy kłamać? Co ty to w ogóle ode mnie chcesz, stary? No to chciałeś, żebym ci pomógł, to ci pomagam ogarnąć się. Dobra, mamy jakieś kule tutaj? Ja niech mi kule biją. Słuchaj, kule są tutaj, w czerwonym. Musisz wejść na główny pokład. Czerwona beczka jest w rogu. Wyciągasz do ekwipunku. Jezu, ile kul tutaj jest. Load. Go. I trzeba obserwować, czy ktoś nas kurde nie chce gonić tu, wariatów. Starek, będziemy mieć 50 skrzyń na raz. Witam wszystkich. Nie wiem, czy 50 skrzyń będziemy mieć, ale może być koło tego. A na pewno sporo. Ktoś czuje, że po tej misji z tobą też będę tutaj profesjonalnym graczem. Ta? W Sea of Thieves. No właśnie. No właśnie. No dobra, kurwa, nie poświęcić. Na W, co ja dupię? Czekaj, dobra. Co ty dupisz, stary? Nie, na N mieliśmy płynąć, a w ogóle a na jaką wyspę płyniemy? Ty, bo my płyniemy na kraj mapy. Dobra, dobra. Wiem, dlatego musieliśmy tu. A ty zaznaczyłeś tą mapę gdzieś, czy nie? To jest jakaś... O kurde, to jest jakiś wielki piracki statek. O co z tym chodzi? Gdzie jest piracki statek? Daleko na W. Znaczy na E. Nie wiem, stary. Ale widziałeś gdzieś piracki statek? Widziałem, w takim filmie Piraci z Karaibów. A. No to tutaj właśnie Johnny Depp pływa po wodzie. No bo jak ktoś wystawi taką właśnie banderę, to on chce się chyba nawalać i mi się wydaje, że wtedy widzimy. A my nie mamy takiej bandery przez przypadek? Mamy, ale no nie wystawiłem takoj specjalnie. Aha, okej, okay. O co chodzi? Chociaż czekajcie, czy ta flaga wywieszona taka piracka, oni widzą nas czy nie? Wiesz co? Trochę w prawo skręć. Kurde, teraz może zmienię na flagę. Go trochę w prawo. Dobra, odbijasz. Dobra, i na wprost. Dobra, to ja wchodzę do góry, schowię flagę. Boję się, tylko, że tam się coś dzieje. Tylko jak będziemy płynąć, to po drodze pierdzielniemy w wyspę jeszcze, bo jest po... Jeszcze jest czas, żeby ją ominąć. Dobra. Dobra, schowana jest flaga. Nigdy... A co, ta flaga by sprawiała, że wszyscy by chcieli... Mi się wydaje, że mi się wydaje, że wywieszenie flagi właśnie podobnie tak działa. Ale to spoko opcja, że coś takiego zrobili. Jak chcesz się walczyć, no to zapraszamy. Tylko czerwona, tak? Działa? No nie wiem. Banany. Banany leczą HP. Pokaż wszystkie HP. Lampki. Wszystkie lampki pogaś. A gdzie jest, dobra, lampki? No, latarnie. No po to jakby lepiej nas widać z daleka wtedy, a my nie chcemy, żeby nas dobrze było widać. Dla nas dobrze, jak nas dobrze widać z bliska tylko. Aha. Widzisz, jak kumam? Czekaj, co tu się... Na skałę płyniemy. To dawaj, unikaj go. Zaraz nas zabijesz. Taki kapitan z ciebie. Gdzie my tu płyniemy? Siemanko, a, my tu, to musimy ominąć i jesteśmy na wprost. Dobra. Witam noworocznie, witam wszystkich bardzo gorąco na streamie noworocznym. Wszystko dzień dobrze, dzień. Wszystko okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Przestaw żagiel. Titanic? Żagiel przestaw, żeby łap... Które lewe? Żagle na prawo.
A tak się bierze. Ten. Kłapiesz na prawo. Udało się? Co ty kurwa zrobiłeś w tym momencie? Nie wiem. Naprawdę. Ty, ale ty stoisz tu, a żeś kotwicę od... Nie, no chodź mi pomóc. Ale to się coś zbagowało. Nie, no trzymam to. No to żeś puścił właśnie kotwicę. To... Celeczkę. Dzień dobry, Krzysztof. Ale to jakim cudem zrobiłem? Dobra, no nieważne. No bo gruby jesteś, łapiesz za wszystko, no. Kurde. Trochę podjadłem bananów i już. Od grubych mnie wyzywają. Jej, mam osiągnięcie. Pierwszy raz. Otwórz żagle. Yeah. Z czego robisz kartkówkę, Xyxtus? Właśnie Xyxtus tu się chwali, że no? Wita z kartkówki i ogląda streamy u ciebie na lekcje. Subcio. Można? Można. Jak nie zda, to nie moja wina. Ale on jest nauczycielem. A. Nie ma tak jak kartkówka po świętach. Czy spoko być nauczycielem informatyki i cały czas na kompy sobie siedzieć? Tak. Ja generalnie za czasu, kiedy byłem uzależniony od takiej pewnej gry, nazywała się Tibia, to miałem ziomka, który całe dni siedział przy kompie, jak był w pracy, jak był w domu. No. Bo był nauczycielem informatyki i grał na trzy postacie bez przerwy. To już było łochore. To już było łochore. No. Co? Dla mnie jest za głośno w tych słuchawkach i czasami jak sobie gadam, to się gubię w tym, co mówię. Nie rozumiem. Masz odsłuch? No właśnie, odsłuchu nie mam, ale jest tak głośno, że nie wiem, co mówię i dlatego czasem się blokuje. Chyba sobie ściągnę tak delikatnie z uszu to. Sea of Nothing? Nie, no jest, jest spoko. Patrz, teraz ci pokażę. Jest przygoda tutaj na zasadzie... Dobra, Astis, teraz przygotuj się, uwaga. Go, go, go! Kotwicy podpływ... Nie, kotwicuj nic, nic nie kotwicuj. Okay. Możesz strzelać. Nic strzelać. Strzelamy! Nie, musimy podpłynąć pod wysepkę. I robimy tak, żagle, jak ci powiem, to żagle do góry. Idź pod żagle. Czekaj, dobra. Nie wiem, co robię. No już musisz iść pod żagle. Czekaj, jeszcze nie, jeszcze nie. Jeszcze i który mam pociągnąć? No ten bliżej mnie. Dobra, żagle do góry teraz. Czy on się wciąga? No do góry, do góry W, no, do góry W. A, W. No, przecież wiedziałem. No, ja już sobie kotwicę sam zrzucę, bo z tobą to... Dobra, i teraz? Którą mapę mamy w tej dobra. Chwili? I to jest wysepka, jak spojrzysz. Ona jest, nie wiem czy u ciebie tak samo, prawy dolny róg. To jest taki... Taki wokół półksiężyc taki jest tego. Takie D jakby dziwne. A, takie D, nie? Takie troszkę... Troszkę J, a troszkę nie. Tak? Dobra, i teraz... trochę D, no. I patrz, i teraz jest taka sytuacja... Ja biorę to na półksiężycu. No to bierz. Ja tutaj na tej mniejszej wyspie. A to na tej mniejszej to najłatwiej, dobra. Siemanko Macaku, siema Makano, sapa. Sapo, sapo. Te, czemu mi się świeci ten skarb już z daleka? Bo to ci się nie świeci skarb, tylko butelkę znalazłeś. Idź i ta butelka ma questa w środku. I... Ty, to jest jakaś ładna butelka. Dobra, teraz muszę wyciągnąć łopatę pewnie. A, najpierw muszę wrócić na statek, żeby tą butelkę zanieść. Nie, no butelki nie zanosisz na statek, gdzie? No masz dlaczego jej... ładna? Co to jest? Właśnie nie wiem. A, no to zostaw tu. To zostaw to tu. To nie butelka była, to jest normalny relikt jakiś. Czyli uważaj na węże. Bogaci. No nie wiem, czy bogaci. Wiesz, jak się szuka skarby, czy nie? Bo na razie już dwa złapałem, a ty dopiero kielich jakiś. Stary, no mniej więcej wiem. Czyli muszę sobie ustalić odległość, tak? Która jest tutaj na mapie. Tu jestem niedaleko tego pierdka. Zaraz coś tu odkryję. Chodź. Mam! Niemożliwość. Ło, wow, pierwszy skarb, stary.
O, szkielety cię biją, uważaj! Easy, stary, z takimi szkieletami to ja w podstawówce cię biłem. Co ty, kurde, dziewczyny tak wyzywasz od szkieletów? To, że piersi nie miały, nie znaczy, że szkielety. Dobra. Dobra, to bierzemy te skarby, albo jeszcze jeden, nie? Tak czy jak? Tak, nie, jeszcze patrzę, co tu się dzieje, bo tutaj coś widzę z daleka, ale nie widzę. A, to są... O, cholera, uciekaj! Co tu się dzieje? Nie! Rozwaliłem coś. Czekaj. No, rozwaliłeś ich, no. Jakiś chain reaction unlocked zrobiłem. No to jakiś... Dobra, dawaj. Bierzemy po jednej rzeczy i potem wrócimy jeszcze raz. Dobra. Ty, a jak ktoś potem wróci na tą wyspę i będzie chciał odnaleźć swoje skarby, a tam będzie pusto? No to kurde. Myślisz, lipa. Że będzie mu przykro? Mam nadzieję, że to nie będzie. No myślę, że nie. Dobra, słuchaj. Gdzie dajemy? Dobra, chodź, może tutaj, nada, żeby dawaj tutaj. Robić. Nie, no dawaj, syf robimy. Musimy syf robić. Zjem banana. Ja mam jogurt gruszkowy. Chcesz się trochę podzielić bananem? Nie. Wróć sobie do jogurtu. I weź sobie tego kieliszka tam. Pycha. Podobno jak mnie nie porzucane, to nie jesteśmy złodziejami, więc można kraść. Znalezione, nie kradzione, he. Tak mawiają. No słuchaj, podpisane one nie są, te skarby. No chyba, że na dole. Ktoś tam jest? Weź podnieść, pokaż. O, kłaść. Nic nie widać. No to co, kolejna wyspa? Dobra, kolejna, idę sprawdzić. Ja już wstawiam kotwicę do góry. Aha, tutaj mamy ją. Dobra. Musimy po prostu w drugą stronę się obrócić. No to dawaj kotwicę. Kotwica poszła, żagle w dół. Nie, nie, żagle jeszcze nie. O, to późno. Dobra, masz. Bo ja się obrócę dzięki temu szybko. Dobra, ustawię na wiatr, czekaj. Jeszcze musisz się tutaj porobić dobrze. Byłem wczoraj na wulkanicznej wyspie, byliśmy, no. A ciężko było strasznie, tam kurde co chwilę ginęło się. Dobrze. Jest ogarnięte, bo jak najlepiej A kule i deski z wyspy, ale tam nie było żadnej beczki chyba. Bo wiatr wieje od drugiej strony, to jest taka mechanika jak na żaglach, czy... No nie, no jak wiatr wieje, ewidentnie wieje z prawej na lewo. No jak to ewidentnie? No nie widzisz? Z prawej na lewo. No spójrz w niebo, no. A, okej, dobra. Czy nie widzisz tych prądów takich? Już widzę teraz, ładnie. To co, jesteś zadowolony z ułożenia żagla w tej chwili? No teraz jestem. No. Myślisz, że będzie dzisiaj kraken? No najgorzej jak będzie. Trochę bekę miałem wczoraj z ciebie. Odchodzisz z komputera, jeszcze coś tam zerkasz, wychodzisz i wiesz, dupkę atakują. I co tam załatwiłeś rano, Dawidku? Byłem u rodziców po zwierzętka. Jest strasznie gładko, ślisko i można wypadło. Dobra, góra, góra, żagle, góra. Góra, żagle. Dobra, żagle wybrane. Dobra. Czy zebrane, kurde, bo wybrane to w drugą stronę. Dobra, kotwicę na dół możesz dać. I pyk, kotwicę na dół. Który to teraz quest jest? Która wyspa? Czekaj, muszę się upewnić, czy to jest ta wyspa. Tak, to jest wyspa taka, co ma jedną dużą i wokół dużo wiele małych. Okej, okay, to na samym dole chyba to jest. No tak. I teraz tak, trzeba tylko ustalić. Od najdalszych do najbliższych robimy? Pierwsze robimy te takie całkiem z zewnątrz.
Czy tutaj są już... No już, o kurwa, uciekaj! O kurwa! Ach, banana zjedz. No, prawie padłem. Ja nie wiem, czy mam banana, chyba nie mam. Na E. Nie czy na E, banana. Na Q. A na statku są jakieś banany? Ta, ta, idź po banany. Czemu tu jest pies? Nie wiem. A nie, to świnia. Może to jest morski pies. Sea dog. Czy świnie, stary? Potrzebujemy do czegoś świn? Nie. Dobra, ja idę po skarb. Najwyżej umrę. Chyba nic się nie stanie. Gdzieś tutaj jest skarb. Mam kulę. Generalnie surowce powinniśmy chyba zbierać, co nie? Tak, tak, te surowce brać i wszystkie zanosić na statek. No. Tu jeszcze mam rzecz. Co ty tam tak nawalasz w tą klawę? Co ty, czekaj, czy ty masz... Nie, może mam taką głośną klawę, stary. O, jakbyś miał z Corsera, to byś nie miał głośnej. Nie, mam taką z Carrefoura do wydychy. O, znalazłem... skrzynię, kurde, rzadkiej herbaty. Uuuu. Ja znalazłem jakichś chyba innych graczy. Innych graczy znalazłeś? Czemu? Nie wiem, to jakieś ognisko się... A to ty! To ja. Czy to jest ta ostatnia wyspa? Nie rozumiem. Dobra. Muszę obczaić, gdzie my jesteśmy i jak to w ogóle znajdować tutaj. Na kotlecie taką świnię? A kurde, by były kotleciki dobre z niej. Schabik by poszedł. Co ty, schaby to są z kurczaka, co ty, nie ze świni. A, no tak. Moja babcia robiła zawsze schabowe. A. Z kurczaka. To jest wyspa, to jest ostatnie. Dobra, zobaczmy, czy dobrze myślę. Ja jestem niewyspany, wiesz co, wstałem wcześniej niż normalnie. Ale jestem okej. Okay. Wypiję jeszcze jedną herbatkę i będzie dobrze. Dobra, na razie tutaj skrzynię daję. No ja nie wiem, czy dobrze myślę, że mam skrzynię, ale chyba kiepsko, bo nie mogę jej znaleźć. Jak ty to robisz najlepiej, żeby znaleźć taką skrzynię? W czym tkwi sekret? No stary, bo jak nie masz rozeznania terenu i z geografii miałeś jedynkę, co ja ci panie, poradzę? Ja byłem kozak. Kurwa. Pa, siup. Pierwsza wysepka jest, druga wysepka jest, no i na trzecie jest skarb. Kurde, jak nawalasz w to, nie wytrzymam, zaraz zrób coś z tym. Kurde, ale to aż tak głośno słychać. Albo próg musisz, no nie wiem, no to jest takie dupienie, jakbyś miał mikrofon leżał ci na biurku, w które uderzasz, no. A, to tak jest. Tak przenosi ci się te... No, gówno ci się przynosi, no co ma? To co, może jakiś inny stolik sobie znajdę obok, albo nie wiem, postawię to na jakiejś gumowej podkładce. Albo kobitkę sobie znaleźć jakąś, co ci będzie trzymać mikrofon. A kobitka w pracy siedzi. Ale to nie, no twoja to nuda. To byś musiał, wiesz, byś musiał sobie nową znaleźć, nie? Żeby ci trzymała, no bo jak, jakby twoja własna kobita, czy tam żona, czy tam ten, no to słabo, to musi być, żeby było urozmaicenie, to nowa. Dobra, zrobię ci ten próg na twój... A jeszcze najlepiej, żeby nie wiedziała o tym Iza i ona wchodzi, a tutaj ci babeczka stoi i trzyma mikrofon. A ona przychodzi... Co ty tutaj mu mikrofon trzymasz? Ty szmaciuro. Ale ty masz dobre rady, stary. I wtedy już masz darmowy content na live'ie, nie? Bo już wiesz, bójka jest. Dziewczyny... Już patostreamy. Normalnie jest szarpanie za włosy. Ten, ty tylko przychodzisz, nagle i kisiel na nie wylewasz. Ja powiem ci, że cały czas walczę z pierwszym skarbem. Całkiem nieźle mi idzie chyba. Zamiast poczekać na porządnych graczy, gram z amatorem. No gram z amatorem, Hirek, bo trzeba jakby tutaj, wiesz, pewnych rzeczy nauczyć. O, słuchać Krakena. To powinno być... A Hirek, ty powinieneś po prostu przyjść i grać, a nie... Hirek powinien przyjść i wyjść. Stary. A kisiel gorący musi być? Nie, no kisiel to taki zimny, ale... Wystarczy, że baby będą gorące.
A jak wiemy, śpiewał taki wieszcz jeden, który nagrał tylko jedną piosenkę. Kobiety są. Aha, gorące. Gorące. Dostaję wylew od sterowania w tej grze. Pyk. No, mam tą łopatę w ręku, klikam na mapę, a potem jak klikam na tą mapę, to kopię w ziemię. Czekaj, Dobra. co ja ci mogę powiedzieć? No, jesteś słaby. Czy ja jestem po prostu w złym miejscu? Ja robię coś źle. Tam dalej są jeszcze wyspy. To ja jestem totalnie po drugiej stronie. No przecież ty jesteś po drugiej stronie chyba, ja właśnie już... Ja tu kopię i kopię. Wydaje mi się, Masz że tu wylew, zawsze mi się jestem po wydaje. drugiej stronie wyspy. O, stary. Dostałem lewy fakt. Siema, Czarek. Kurde, ta gra ciągle działa. Oczywiście, że działa, Czarek. Mało tego, ty naprawdę teraz dodali już całkiem fajne rzeczy. Ja się, tu są te trzy. Więc wiesz, jakby jest teraz co robić. No, już teraz bierzesz po dwie, nie po dwie skrzynie, a po osiem Nie, na no wyspę. są lepsze ten, są przygody wulkaniczne, ludzie się nawalają. Tom Krakeny. Dobra, patrzcie tu. Ja wam pokażę, jak jednym ciosem. O, A ty jesteś na tu. tej mini wyspie tam pewnie? Zaznaczę sobie, tfu, tutaj, siup. Tfu, to nie tu, chyba tu. Czekaj, bo minimalnie. Omsknęła ci się łopata. No, omsknęło mi się, ale. Aha, bo tu jest żagiel taki ustawiony. I tak jak jest żagiel. Za A kamieniem. ja za pierwszym się A, no spodziewałem, stary. ewidentnie, że tutaj, patrz, widać nawet, że górka jest, że tu jest, o. Mój skarb jest tak dobry, że jak go wyciągnąłem, to aż małpy wyszły jakieś. No, my tutaj wyszły. To hejterzy przyszli z Twitcha. A. Z jakiegoś damskiego kanału pewnie. No. Tacy agresywni. Nie wiem, czy to jest z damskiego. Wiesz, może są agresywni, bo przed chwilą ktoś streamował porno i zrajdowali mnie, wiesz, i oni z knagą w ręku. O, fuck, ty, bo umieram chyba. Nowy trend na polskim Twitchu. Wy od razu polecieliście na misję od Duke'a. Kurde, Astis jakąś misję miał i ją zarzucił. No to robimy, no. Co to źle? Najlepsza misja na start. A, z Gdzie jest na mikrofonem, wyspę? przepraszam, z mikrofonem. Astis, zaraz będziesz musiał zaśpiewać piosenkę, jak zaniesiemy wszystkie skrzynie. Będzie grubo. Dobra? Zobaczymy. No co, ty słyszałem, że jesteś dobry w improwizacji, no. Panie, będziemy walczyć z tym. Chyba coś się uda. Ty, musimy znaleźć małą łajbę. Dobra, ja płynę na łajbę, bo potrzebuję coś wpierdzielić, bo głodny jestem. No to idź i skrzynię weź ze sobą. A ja wezmę tak, zrobię. Pokażę wam, jak się szuka skrzynie. Zobaczcie, mamy tutaj ten X na dole, taki najbardziej. No to co charakterystyczne jest? Pierw na dużej plaży, czyli tutaj, szukamy kamieni, dużej sterty kamieni. No i to może być i ta sterta kamieni. Nie, to jest ta sterta kamieni. No i gdzieś tutaj, sterta kamieni. Tam są krzaczki. O, tam są krzaczki. A my gdzieś tutaj. O. No i patrzcie, siup. Ale mam sexy grubasa. Ogarniesz sobie dziewczynę kiedyś? Tam kobiety, tam. Co tam kobiety? Kobiety są. Aha, gorące. Gdzie mamy banany na łajbie? Bo jest drewno. O, jest jedzonko. Good. Momochi, ty nie chcesz zaraz wylecieć stąd? To ktoś się o bana prosi?
Ale tu jest mechanika w tej grze. Wiesz, że można strzelać pod wodą? No można strzelać pod wodą. A co, w prawdziwym życiu nie można strzelać pod wodą? Można, ale tylko raz. Potem nie można przeładować kolejnej kuli. I wszystko blokuje. Ty wiesz, ty strzelał pod wodą kiedyś. No ja nie strzelałem, ale oglądałem Pogromców Mitów. Całą moją wiedzę. Uważaj! Co się dzieje? A! No nie, no beczka, no. Ty, beczka została, nie ma tego typa. A? Tak to ogarnąłem. Jak ktoś to zrobił, to nie wiem. Stary, dobry skill. Zostawiamy sobie tą beczkę na statku, żeby ktoś nam ją rozwalił. I wysadził wszystko. Tak. Czekaj, trochę lepiej teraz... jest teraz tą klawiaturą, jak teraz ogarnąłem to, czy cały czas dupa? Lepiej, lepiej trochę. Dobra, teraz trzeba znaleźć... Gdzie tu jest kopanko? Kopanko. Wiesz jest... co, ja ci teraz pomogę, bo widzę, że sobie nie radzisz. No. Właśnie sobie nie radzę. Znalazłem jakieś questa. Wiem, butelkę znalazłeś. Witam z tym, ja się ma. Jak prochowcem pod wodą. No dobra, no. Najlepiej, że to jest gra komputerowa. A to jest broń laserowa. Ja muszę przejść dookoła wyspy, czy nie ma żadnej szalupy. A w ogóle, ja sobie muszę włączyć w ustawieniach audio push to talk, żebyśmy się nie słyszeli. Player chat indicator, żeby gadać w grze z ludźmi. Tary. Wiem, gdzie jest skrzynia. No. Patrz na to. Czekaj, nie patrzę jeszcze. Chodź, jeszcze raz, chodź zobaczyć. We, cicho, cicho, czekaj. Chodź, zobaczysz, za pierwszym razem mi się uda, stary. No co? Gdzie jesteś? Devix, nie potrzebujesz permita, po prostu sobie pisz rzeczy, które chcesz. No, rzeczy, które chcesz, no ładnie uczysz. A. No, gdzie? Gdzie jesteś? No jestem... Na dobra, tym, teraz już nieważne, idę pod statek. Zanieś skrzynię i zaraz przyjdę do ciebie. A chyba jestem po drugiej stronie wyspy. Jak ty mi tak pokażesz, jak ty za pierwszym razem znajdziesz skrzynię... To co? A to nie z tej strony, idź na statek. Gdzie ty we mną łazisz? No i gdzie jesteś, pokaż. No, no bo skrzynia to jest w ogóle, no gdzieś tutaj była, już ją widziałem, ale... Ale mnie teleportowało na tej wyspie, wiesz, na drugą stronę. Chodź no tu na chwilę w ogóle, chodź no do mnie. Powiedz coś. Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. Czy ty mnie słyszysz? Nie gadaj nic, nie gadaj nic przez chwilę. Dobra, ty musisz w grze ustawić sobie push to talk, bo wszyscy cię słyszą wokół i będziesz zdradzał nas. Na audio settings i push to talk sobie on zrób. I czym się push to talkuje? A nie wiem czym, ale po prostu w grze... Chodzi o to, żeby nie było nas słychać. No. Dobra, dawaj kooperację. No co kooperację? Ty teraz mi pokazuj, miałeś mi pokazać. A, mam ją ci pokazać. No dobra, no to ci pokażę, bo ja chciałem, żebyś też miał trochę... Ty, tam skrzynia na dole jest. O, znalazłem skrzynię darmową. Ty zostawił? Deski tu są. Nie no, ktoś zostawił. Bo ja wiem, gdzie jest na pewno na dole. A to chodźmy znaleźć tą drugą jeszcze. Na samej górze, żeby już tu się nie wdrapywać. A. Tak, jesteś na środku wyspy. Może tu w obozowisku coś jest. Jeszcze wyżej. Ja zszedłem do podziemi. Kam... Tu podziemia są. Co tam jest?
Idę zobaczyć. Może jakaś skrzynia będzie tajemnicza? Jaskinia. Nie próbuję się wdrapać wyżej. Czekaj, tu powinny być kamienie, które jest... Dobra, idę do ciebie, Dawidek, potem ogarniemy wspólnie te skrzynie. Żeby ci nie było smutno, że sam to robię. Ale tyś miał pokazać, jak ty za pierwszym razem znajdujesz skrzynię. No to ja ci pokażę tą drugą, bo ta pierwsza jakaś nie wychodzi. Aaaa, potwór. Chodź. Potwór jaskinny. Ale korytarze. Ale realizm za stary. Czuję się, że grafa jest lepsza niż w Wieśku 3. W Wiedźminie? No. No może być lepsza niż w Wiedźminie. Gdzie ty idziesz? Nie wiem, tędy. A tu nie ma nic? Jakichś skarbów? Ne. To jest jaskinia Alibaby. O, skrzynia ta. I wychodzimy stąd. No i tyle. Tędy poszedłeś lewo? A, to jest. Do góry, do góry. Ile waży sot? 50 kilo. No Jezu, jak jasno. A ty jest cały czas z tą skinią? Skinią tak, tylko teraz nie wiem, jak się do góry wychodzi tu. O, tędy. Dawaj, na ramionko mi wskoczę. Nie, tak. Takiego grubasa. Robi ci nóżkę, stary. To idealnie, najłatwiej. No, skrzyni pokaż, gdzie znalazłeś. Poka, poka. Poka, poka. Już ci pokazuję, gdzie ta skrzynia. Bo się zgubiłem, wszedłem do środka i nagle, wiesz, te wyspy, skrzynie zniknęły. Dobra, przegryj minutkę. No. Musisz śpiewać, Astis. O szukaniu skrzyni śpiewaj, no. Uwaga, cicho, 3, 4. Uwaga. Widzę wyspę, skrzynia tutaj jest, więc wezmę łopatę i kopać będę fest. Więc kop, 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 sem. Czek, muszę nauczyć się tej melodii, stary. Zagraj do 3 razy i będziemy śpiewać. No to po prostu biegnij. I pokaż, gdzie łopata. Domen zasubskrybował, dziękuję bardzo, pozdrawiam cię gorąco. Wow, subskrypcje, gorąco. Szaleństwo. A, czyli uznaję, że nie ma tej dziury, dobra, tfu, nie, tfu, tfu. Nie. Pomyliło mi się, stary, źle złapałem. Mhm. Bo, zobacz, tu po długości mamy taki fajny skrawek. No. To jest najbardziej wyjściowy punkt. Jesteśmy w tym miejscu, patrzymy na wyspę, tu jest trochę zieleni. I tu, w tych krzakczorach, pewnie będzie skarb. Możliwe to? Na pewno tu będzie, o, za krzakczorami. Czekaj, czekaj, pokaż, pokaż. Mi się wydaje, że tu może być. Gdzie? Ja, tyś wylewu dostał chyba. No, czekaj, no ta po tu? Lewej. No ta po lewej, tak? No. No jak tyś to ocenił? Jak tyś to oszacował? Bo zobacz, bo tu mamy najbardziej wysunięty punkt na mapie. Czyli tu jest ten taki dzyndzelek, powiedzmy. Mam nadzieję. O, tutaj. I teraz patrzę w stronę zieleni. W stronę wyspy. Największej skały. O, tam. To musi być gdzieś w tym buszu jest skarb, jestem pewny. Patrz. Tego nie znajdziesz, bo to nie tutaj. Co mówisz? Siemanko, kupiłem Sea of Thieves z Microsoft i mam zaskakująco duży ping. No i wersję angielską. Jak mam zobaczyć, jaki to był klucz? UE czy US? I czy jest ogarnięcie w tego w wersji pyle? Jest, powiem ci, że nie jest łatwa do znalezienia ta skrzynia, bo... Nie mam pojęcia, jak to ogarnąć. Tu? Skrzynia? Może tu na górze, wyżej trochę? Nie. A, tu jest takie wejście, to tu gdzieś jest ta skrzynia. To jest jeszcze gdzieś dalej? No myślę, że gdzieś tu. A, tu jest ten twierdek. Chyba tu jeszcze dalej. Albo tu? Czy tu jest ten cypelek? Nie, to kurwa, wiem, jak oni to ocenili? Mi się wydaje, że to jest jakoś generowane od góry po prostu i tyle. Aha, tu jest przejście, to jest ta wysepka. Dobra, teraz czaję już.
Dobra, 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 widzę, widzę, widzę. Czyli tu jest taka wysepka. Od tej wysepki. Od tego trzeba iść tędy. Help me. I tutaj zielone. Dobra. Ale tutaj... Bo tu masz ten najmniejszy przesmyk. Więc tu gdzieś... Na górze tutaj? Na tym przejściu? Bo tu nie ma tego zielonego. Oni chcą, żeby to było w trawie. To może być tutaj. No próbuj. Bo to musimy znaleźć dokładnie konkretne miejsce, w którym się wkopiemy? Tak. Czy tu jest jakiś margines błędu? No jest taki mały, no że... Nie no, nie, jest taki malutki margines błędu, ale... To nie tutaj chyba. Bo to kurwa wygląda jakby to było... No to zaraz to wszystko przekopiemy, przeoram tą ziemię. No bo to kurde dziwnie wygląda, naprawdę. Dobry dzień, siema wszystkim, cześć. Siema, kupiłem Sea of Thieves z Microsoft. Nie, tej gry nie ma po polsku. Chyba, że zrobił ktoś, ale wątpię, raczej nikt. Jakieś spolszczenie... A my też mamy po angielsku. Co? My też mamy po angielsku grę. Wszyscy mają obczaiłem. Po angielsku. Stary, nie wiem. Gdzie tu jest kurwa ta skrzynia? Nie mamy jakiegoś wykrywacza metali? Nie te czasy. No nie ma tego. Dobra. Po dobrej stronie wyspy jesteśmy. No tak, tu są dwie małe wyspy. Trzy. Tam jest trzecia, no. Więc po... Jakby się tak odwrócić do góry nogami. Tak bardziej po... Ale może kurwa, tu coś wyżej. Nie pasi. Nie. Stary, to tam wysoko jest. Nie, to nie jest wysoko. To jest tam na górze, zobaczysz. Nie. No, tak mi się wydaje. No to, ale tak, no ta jedna jest tam ten, ale ta... Ale nie, mówię o tej... Bliżej brzegu, że ona też jest na górze. Nie jest na górze, nie, nie, nie. To ja idę na górę szukać. Nie jest na górze. Nie wydaje, że tu gdzieś jest na skarpie na górze. Dobra, go. Zaraz obczajmy. Czy wyspy? No kuźwa, to jest chore, nie? No, gdzieś tu. Siema, krzaku. Dobra. Może jest pod... Mam! Jest na górze, stary. Ale pierwszym to... Pierwszym razem już na górze. Pokaż. No to chodź. Ale tyś którą znalazł? No tą... To i to ona tam była! Co? Nie wierzę w to. Mhm. Astis, ty mnie zaskakujesz, nie? Nie jestem, ja w szoku jestem. Normalnie skill wyszedł. Ja ci mogę, żeby pomogę z tym ostatnią. Easy. Bierzemy Devixa do siebie, do gierki? Bo się pytam. Można, ale ten... To inny statek byśmy musieli mieć. Jakiś większy czas. To Devix, ogarnij gierkę. Dobra. Masz już ją pobraną, czy dopiero będziesz to ogarniał? Astis, bo jest mgła. Bierzemy. Dobra, bierzemy skarby i spadamy. A jak jest mgła, to dobrze, czy to źle? No to źle, bo nic nie widać. Ale to i tak na tej mapie na dole wszystko widać.
Aleś mnie zaimponował, Astis. A, ale kurde, jak ja to zrobiłem? Ja włączę twój czat sobie jeszcze dodatkowo. Nie, bo tam cię obrażają. No ja lubię, jak mnie obrażają. Nie, nie lubię. Nie wiem. Może nie będą obrażali za bardzo. Na 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 na. Devix chyba jest jedną z tych nielicznych osób, która zapłaciła za tę grę. Szalony. Ty, jest taka... Jezu, jest taka pogoda i takie wilki jakby wyjąć. Wilcy jakieś tutaj. To może jakieś wilki morskie, kurde, nas poszukują. La 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 la. To co, lecimy na brzeg, oddać skarby i nowy statek? Go? To Debik, zdawaj już na tego, na tym spika się do nas wbijaj. Nie no, ja chciałem zrobić jeszcze wyspy, ej. A, jeszcze wyspy. To nie ma tak, to nie ma tak, że Devix się przychodzi i mówi, on chce grać. To nie ma tak, że on chce grać. To jak będzie czas, to se zagra z nami. No dobra. Plujemy na razie, no. Takie... Musimy zrobić to, stary, to była przygoda ustalona. Musimy te zadania. O, bo on by chciał, wiesz co? Bo on by chciał się załapać na te skrzynki nasze. Nie. Też niby wejdzie na statek i niby już gra z nami, tak? Dokładnie, a myśmy tyle roboty odwalili, do widzenia, nie ma opcji. A on by mógł pływać z nami na tym statku? Musimy wyspę Duke'a zrobić, dokładnie. A, czyli te wszystkie 8 wysp? No, już nie 8, no. Już 6. No, ale to była jedna z największych wysp, reszta to są takie malutkie. Czuję, że tutaj pogoda jest krakenowa. Bierzemy tą beczkę z prochem? Jakaś zorza w ogóle chyba jest. Czy bierzemy beczkę z prochem? Nie, bo jeszcze przypadkowo nam wywali. Czyli zostawić to tutaj, gdzieś utopić. Zostaw. No dobra. Ale nie tu, nie blisko statku, bo jak statek w to wpłynie, to normalnie rozwalimy się. No to weź to, strzel w to. No. Ej, popatrz, jak to wybucha ładnie. Cały dzień człowiek nie atakuje. Jak naładować naboje? Czekaj. Do naszej strzelby. Czekaj, donate'a dostałem, co to jest? 63, witam z tej strony, Murzyn z Konana. Chciałbym się zapytać, co sądzisz o RPK? I polecam robić forty oraz ostro podekspcie jadchenki Ruta, pozdrawiam. Ja pani Joseph Si o 3 zł i 85 groszy. Domen, dzięki za donate'a. Co sądzę o RPK? Rychupeja? Czy co to jest RPK? Nie wiem, stary, RPK. Dobra, gdzie my teraz płyniemy? Kurde, Astis, nie używaj mi tej mapy! Ale to ty używasz mojej mapy, stary. Nie. No tak, to moja mapa. No i co? I patrz, jak ty oddalone trzymasz, to weź mi to, puść, patrz. No dobrze, rób. Robisz tak, siup. I patrzysz. Pierw zapamiętujesz, jakie są kształty. O, Salty Sands. Mi się wydaje, że taką mamy. No to mi się źle wydawało. No i teraz w dół. Picasso, co to jest? Picaruna. Lone Cove. Czy tam czasem nie mamy takiej wyspy? Mamy taki rogal troszeczkę, nie? Z dzyndzlem. To też nie, a nie wiem, czy nie mamy gdzieś daleko naprawdę. O, to jest takie fikuśne. Ale takiego fikuśnego nie mamy. Dawaj dalej. Mamy raka takiego, czekaj. Mamy taką łezkę. To nie. To nie. To wielkie nie. To też nie. To też nie. Czekaj, tutaj nie ma, tu dobra. Po kolei jadę i teraz od góry.
Kraken Watchtower. To też nie. No dobra, tutaj musimy płynąć. Astis, tu. Ale co tam? Które? No znaczy to jest N... No, no tak, no jest coś takiego. To w drugą stronę. Dobra, to ja już no to... lecę. A, to trzeba jeszcze kotwic wrzucić. Kotwicz? Dawaj kotwicza. Dobra. Kotwicz dobra, do... zasuwamy, poszedł? Bo czuję, że tylko ja tutaj się w kolejnych robię na tej wyspie. Na tym statku. Dobra, daj mi, ja tylko ustalę sobie tam kurs. No to na E, ja wiem gdzie. No, niby tak. Ile osobowy mamy statek? To jest dwóch czy ilu? No na dwie takie. Znaczy może być więcej osób tu, ale wtedy jest po pierwsze... Znaczy nie ma co robić, nie? Dla tych osób. Ciasno. No. Okej. Uuu. Sailor's Bounty. A czy ty wiesz, Dawidku, co to znaczy Bounty? Co? Wiesz co znaczy bounty? No wiem. No to co, bo ja nie wiem. No to skarb jest, no. Tak. Uuu. Czyli ten button nazywa się po prostu skarb? Jest ten bounty, ten niebieski taki? No, nie, to jakoś... A raz nam kurde napiszą. No tak mi się wydaje, no. Nie, nagroda to jest bounty chyba, czy to jest bounty? Nagroda skarb, czy nagroda? Teraz nie wiem. Mu skarb to jakiś treasure pewnie bardziej. No tak, ale... Baton taki, hojność, nie wiem czy to hojność. Ten jest szalony. Co to było? Strzeliła Stuleja. O kurwa, nie! Gdzie ty przez mieliznę dupisz? Aaa! Jesteś okropny, no i kurwa jeszcze statek z ty... Ja pierdzielę. Co to się wydarzyło, stary? Weź załataj dziurę. Zaczekaj, bo ja muszę tutaj gdzieś odbić. To lecę na tą dziurę, bo tu gdzieś skręcę, będziemy w koło chyba pływać. Bo tu są jakieś deski. Skąd deski wziąć? Stary, bo my zaraz zatniemy, jak mi nie wchletniesz. Dobra, dechę, pyk. No ja w tym momencie już jestem poza w ogóle statkiem. To ile tu jest tych dziur? Dwie, hit. Dobra. I go wiaderko. No i wiaderkiem wybieraj. W ogóle gdzie ty kurwa płyniesz to? Bo to statek dwuosobowy, a na razie pływam sam. Ale no dobra, no to wystarczy załatać dziury, jest git. A ty w ogóle kółko robisz, nie? Bo żeś ster skręcił, wystraszyłeś się i puściłeś go i on teraz będzie krążył. Ale i tak nie będzie mnie na statku, to czekam na ciebie. No a czekam aż jakaś syrena się pojawi. A, bo ty zdechłeś? Nie zdechłem. Jak się zdechnę, to nie ma syreny. No bo jesteś za blisko statku, no. Chyba on dalej kółko robi, nie. No. Dobra, to przypłyń po mnie, proszę cię, bo po prostu... A gdzie ty jesteś? Płyń teraz, już ci mówię gdzie. Płyń na E. Na E, to w drugą stronę niż ja jestem, bo płynę teraz na W. No to po co ty lecisz na W? O kurde! To jest jakiś statek wielki. Płynie prosto na nas. Jakiś chyba piracki. Dobra, gdzie ty jesteś? Bo ja chyba spierdzielam po prostu. No... Kurwa... Aaaa! To jest... To są szkielety, chyba. Szkielety to są. A, to nie jest jakiś... On mnie goni. No, płyń na E. Na E, dobra. Czemu nie masz syreny żadnej?
Płynę na E. A, tam dobra. Jest syrena, ale tak daleko, że... Ty do statku szybciej dopłyniesz? O, jesteś. Dobra, go. Co? Dopływaj do mnie. Jestem za twoimi plecami, ziomek. No widzę, płynę. A to jest syrena. No to kurwa, ja jestem obok. A pomyliłem cię z syreną. Jezu, jak ty... Ej, na bieliznę płynę. No. O, fuck. Co to się dzieje? Ty, bo chyba statek mi przecieka. Ty, bo nie mogę stąd uciec. Zablokował się statek. A nie, pójdzie, dobra. Nie ma w tej grze czegoś takiego jak zablokowany statek. Nie ma? Dobrze. Chociaż tyle. Idę ci pomóc, bo to jest tragedia. Nie wiem, co tu się dzieje. Kurde, nie musisz mówić, że nie wiesz, co się dzieje. Ja to widzę po tobie. Dobra. Dobra, ja złapię za stery, bo to już jest tak nie wolno. Ale kurwa, jebniemy! Dawaj, panie kapitanie! Na przygodę! Ty tu ciągniesz jakąś taką niewidzialną linię? Linę? Nie, ty masz. Jesteś jak mim. Ty jesteś zepsuty chyba. Jaką niewidzialną? No nie wiem, tak w powietrzu coś ciągnąłeś. Jakbyś przyciągał linę, ale nic nie ma. Tu jest nadal dziura, nie? Gdzie? Wybierz jakie? Wybierz wiaderko. A tu nie ma wody nadal za dużo. Co? Tyle wody ty nie przeszkadza, stary. Ale no, wybierz wiaderko, mówię, bo będziemy przeciekać. Tyle wody to nie przeszkadza i będzie pływał, kurde, z zatopionym do połowy statkiem. Lepiej zagraj, lepiej mi coś zaśpiewaj, bo się aż zestresowałem. Kapitanie, spokojnie mi tu. Co? Jeszcze raz? O, co to jest za nutka? Taka hardkorowa taka. Płyniemy na przygodę, pędzimy. Ej, jakie to są jeszcze nutki? O! Ja ci coś zaśpiewam, nie? Dawaj, zaśpiewaj, ja się dołączę pod ciebie. Dawaj, go. Jezu. Dobra. Ale to nie jeszcze raz musisz zacząć, bo to normalnie mam. Mam. Aż ci zaśpiewam zaraz. Dobra. Nie to. I go, teraz będzie to. No nie wiesz, czy to będzie to. No, to jest to pieśń chyba o tobie właśnie, taka smutna. No. O! Stis dzbanie! Zobaczysz, co się stanie! Zaraz cię wywieszę na masz niczym stare pranie! Weź już tu! Wdup się na ten dziób! Zaraz szabelką cię pogonię i do wody chlub! Gruba się! Idź już nie żryj nie! Jesteś taki tłusty, że mówię masnuny! No już, no i koniec. No. Aaaa! I spadłeś? Kurwa! Gruba stonie! Gruba z zaburtą! Co tu się wydarzyło? No musisz czekać teraz już na syrenę. No stary. Zabiłeś mnie swoją piosenkę. Musiałem go poszkalować trochę. Kurwa, w ogóle my... Salty Sands? Ty, jaka ta woda jest śliczna. Czemu my tu w ogóle Salty Sands i ktoś to zaznaczył? Nie. To ty zaznaczyłeś, stary. Jezu, my w ogóle płyniemy w jakąś... Kto tu zmienił kurs? Ty się chyba kurs zmienił, nie? Jesteś kurde najgorszym kapitanem, z jakim pływałem dzisiaj. O, co tutaj jest? O! Ty jak? Ta woda jest generowana na żywo cały czas? W czasie rzeczywistym?
jak oni to ogarnęli? Tak zajebiście to wygląda, a kompa nie muli. Nie wiem, stary, to jest magia, to już mi się wydaje, że to jest magia. Ej, bo czuję się, stary, naprawdę, jakbym gdzieś był na tych... na wakacyjkach. Mhm. Może reszta gry wygląda tak kreskówkowo, ale woda jest naprawdę sztosikiem. Dobra. Na streamach tego nie widać. Dobra, gdzie jest ta syrena? Czy ją jakoś widać? Gdzieś? Tak, taką flarę jakby do nieba puszcza. Cały czas nigdzie flary nie mam. A to się zabij! Nie masz jak się zabić, pod wodę iść albo coś. Ale ja jestem prawie koło statku, zaraz zapłynę do ciebie, bo ty chyba stoisz. No stoję teraz, bo ładuję rzeczy na statek. Czekajcie, banany, banany, gdzie są banany? Tu są banany, ale kule to są u góry, no. O 10 miałem dostać materiał do montowania. No i żeś dostał. Jest 12, stary. I dupa. A tu pieniądze miały być zarabiane. No niby tak. Płyniesz do mnie, widzę. Tyś, no, już jestem blisko. Tyś tu dopłynął w ogóle. Dopłynąłem, kurde, stary. Ale ten grubas ma dobrą wyporność. Czy teraz beczki są w wodzie? Były zawsze beczki w wodzie. Ale tu nie ma chyba. Jest! Co? Nic, nic. Powiem ci, że miałem taką draseczkę. Przez miesiąc, stary, szukałem dźwięku do filmu. Tak? Gdzieś mi się wydupił. Totalnie gdzieś wygubiłem z roboty. Nie mogłem nic znaleźć. Powiem ci, jaką ulgę miałem, jak wczoraj to znalazłem w końcu. I mogłem klientowi wysłać: trzymaj dźwięk, sorry, że i wcześniej tego nie ogarnąłem, bla bla bla. I kurde. Pokój. Szczęśliwy człowiek. Bez zaległości. Czy mamy jakieś ograniczenia tutaj na statku, ile możemy wsadzić rzeczy? Nie, raczej. Nie możemy mieć na przykład 10 slotów żarcia albo czegoś tam zawalonych. Czy my tego wszystkiego potrzebujemy? Ta. Znaczy w tym momencie nie, ale będziemy potrzebować. No bo jak będziemy, wiesz, na przykład dużo obrywać... Słuchaj, no jak... Cała zabawa polega na tym, że jak się strzelasz statek z statkiem, to nie chodzi o to, żeby wszystkimi kulami trafić w gości, bo musiałbyś, kurwa, nie wiem, chyba z 10 dziur im zrobić naraz, co jest ciężkie, jak ktoś naprawia statek. Natomiast zabawa polega na tym, że się strzelacie tak długo ze sobą, aż jednemu na przykład skończy się deski, się skończą albo banany. Mhm. No i wtedy to już dochodzi do bitwy, kurde, abordażowej. Siema, Jeno. Dobra. Trochę chyba mamy wszystko tutaj zgarnięte, przynajmniej większość. Mhm. Dobra, go, przygoda. Czekaj, ja wiem. Sobie obczaję, czy nic innego nie doszło mi jeszcze. Ja pierdzielę. Nie można. Holownik TV! Holownik! Dzięki. Co? Dostałeś subka? Dostałem subka, dostałem. Z miłości. Dziękuję za subskrypcję, pozdrawiam. Siema, elo. Mi Twitch, o! To jest, puściłem kotwicę. Wiesz, że jeszcze będę streamował, kurde, 2 dni. Ze średnią widzów przynajmniej 3 osoby. No. Będę miał towarzysza. Ja pierdziele, to już wtedy to subskrybować się można. Kurde, zrobię sobie, wiesz, 3 konta. Żeby zawsze były te 3 osoby. No. Albo powiem Demixowi, żeby przyszedł. Daj spokój w ogóle, teraz to już, kurde, nawet... Każdy już tego... Każdy, no kurwa, to już...
tydzień streamuję. To już niech każdemu lepiej to dadzą. To po co to w ogóle robią, nie? Jakby... Nie mam pojęcia. Skoro to naprawdę nic nie trzeba, tylko parę razy postreamować i... Wiesz co? Za każdym razem jak streamujesz, to po prostu nowe opcje ci się odblokowują. Ja wiem, streamu. Teraz są takie challenge. Kiedyś nie mieliśmy takich bajerów, no ale... Ale teraz to jest fajne, bo to tak jakby... Z automatu motywuje, się wszystko tak, robi. Działania. No się odblokowujesz tam. Ale to też jest spoko, bo na początku nie ma za dużo sypu na tym Twitchu i dopiero jeżeli wchodzisz w ten świat, to jakby ci... Jak jakaś gra, odblokowują ci się rzeczy, które możesz dodawać. O, i na przykład mogę napisać /VIP DevX Gaming. Już masz VIPy? No. A ile masz VIPów, stary? Masz 50 VIPów? No. A dlaczego? 50 jest na start, a kolejne 50 dostanę, jak będę miał 50 osób gadających na czacie równocześnie, chyba czy ileś tam. Ale to myśmy cię rajdowali, tyś tam miał 400 widzów już to. No tak, już tego. Dostałeś. Ale to 50 widzów to jakoś łatwo było zdobyć, wiesz? Chyba. No kurwa. No jak cię na pierwszy stream miałeś i cię sostowałem, no to tyś nie poczuł, jak to jest zdobyć 50 widzów. Nie, ja stary, 4 lata temu, pamiętam, walczyłem i było po 15 osób, jak grałem w The Binding of Isaac, to już była draseczka. Albo nie w Stardew Valley, tylko Don't Starve. No. No ja wiem, co to jest, mieć widzów, a nie mieć. Samo na YouTubie od zera, kurde. Dawaj 100, Mucha Majana teraz odda. Burak, powiem ci, życzę ci miłego dnia. Ale zamknij mordę. Co? Czemu ty tak szkalujesz swoich widzów? Jak oni nie chcą ciebie oglądać, jak ty ich szkalujesz, jak ty ich nie chcesz, niech do mnie wpadają tyle. Tych najbardziej niechcianych odsyłaj do mnie. Nie, Buraka byś nie chciał, nie? Nie chcę? Już tak nie, musiałbym się przekonać. Kurde, ale ten on Burak dostaje wylewu jak Jasiu nie streamuje, nie? Bo on tam daje, on tam wtedy jest, czuje się jak ryba w wodzie. Bo on sobie może tam pisać wszystko, a i tak Jasiu nie czyta czatu. Wszyscy mają go w dupie, tak no. No, a tutaj kurde widzisz, on już nie umie się doczekać, a kiedy znowu ten Soul odpali live'a jednego na dwa tygodnie. Możesz nie doczekać. A to dlatego tak bardzo wylewu dostaje. Bo dwa tygodnie dusi w sobie tą całą, wiesz, złość. Powiem ci, że podoba mi się, że są NPC na statkach, którzy coś tam atakują, którzy coś robią, nawet jeżeli no, nie fajne. Ma innych graczy, to jest cokolwiek, co nie, coś się dzieje, co, jesteś przeciwnicy. Mamy tu na przygodę teraz, stary, mamy tyle skrzyń. Jezu! O Jezu! Ile to jest? 2, 4, 6, 8, 10, 12 podmiotów, albo i lepiej. 12 policzyłem, a jeszcze może być takich, wiesz, pochowanych. O Jezu, 15 trochę przed nami, star, trochę przed nami bogactwo. Drogi. Siema, grałem w Sea of Thieves przed update'em. Czy dużo się zmieniło? Przed? A no to tak, to się zmieniło. Musimy z lewej strony tą wyspę ogarnąć. Którą? Ale płyniemy na nią? Po tej po lewej stronie? Czy że ją unikamy? Nie no, musimy ominąć ją, ponieważ... Kurde, no jeszcze trochę drogi jest przed nami. Czyli można się drzemnąć. Ty idź na bocianie gniazdo, złap dobra. Sobie tą lunetę. To mam i, i wypatruj generalnie na wszędzie lewo, prawo, czy tam jakichś statków nie ma. Znaczy, teraz nie, wypatruj tylko po to, żeby po prostu nie walczyć, bo my nie chcemy teraz walczyć, bo mamy skarby. Dzięki, Giver, za followka. Tato wpadł do mnie, jest jaki nikt, nic nie widać. Joshua, siema. Statki mówisz, tak? Mhm. Co mewy? Czy ich się boimy? No mewy nie, no, mewy się nie boję. No chyba, że ci nasra, no to ta. Ale mewy są dobre. Siema, Giver. Ty, mewy, no. Mewy są dobre, bo podobno zjadają gołębie. Nie wiem, czy to prawda.
A to nie wiem. No, podobno polują na gołębie mewy. Jest to prawda, czy nie? Wiem, że mewy polują na ryby, ale na gołębie? No, ja tak słyszałem. Kurde, nie wiem co się stało, ale nagle przyszło sporo ludzi do mnie. Coś robiłeś? Co? Jestem mewo. Szczęść Boże, przychodzę od złego kapitana Bonkolixa. Mam zdjęcie jak mewa wpierdala gołębia. No to coś musi być w tym prawdy. Dlatego się szanuje mewy, bo gołębie wdupiają. O! Jest statek. Statek jest na naszą... Trochę po prawej, wiesz? Jeszcze raz? Mamy statek, widzę statek. W którym kierunku? Tam chyba gdzie są te... No kompas masz, używaj kompasu. Okej, kompas. Bo teraz już go zgubiłem, widziałem go tylko przez chwilę. No to pokaż w którym kierunku byś go widział. Mniej więcej SE. SE? Tak, jest tam. Jest SEE. Aha, a widzę takie świeci się z daleka coś, to? Tam, no. To jest statek. A no, to są gracze. To są gracze, to nie jest NPC. No ale dobra, no to płyniemy sobie. Ja tutaj zrobię żagiel. Siemanko, Morek. Ach! Devix mówi, że reklamuje mnie u ciebie na streamie. No to zaraz mu bana na mnie. Daj mu bana, kurwa, co tu się dzieje? Patrz jaka reklama, nagle 50 osób przyszło. Ja pierdziu. Bogactwo. Stary, jeszcze tak się trochę... Nie no, bo są jakieś zasady, nie? No możemy być kolegami, ale no... Żeby za darmo takie rzeczy... Wiesz co, ja ci mogę, nie wiem... Dam ci banana. Banana... Rozumiesz, gra słów, że banana, na. Dzięki. Dostałem komentarz, że mam fajną fryzurkę. To chyba komplement, co nie? No. Kurwa. Elegancko. Dobra, bo oni nie wiem, czy płyną w naszym kierunku, czy w przeciwnym. No raczej w naszym nie widzą nas z takiego daleka, no chyba, że... My mamy pogaszone światła. Devix, zostań. Żartowałem. Bąk o niczym nie wie. Ale oni nie płyną, mi się wydaje. Oni stoją w miejscu. To co, idziemy ich zaatakować? Nie. O, czekaj, bo wiatr się zmienił. Dobra. No jeszcze chwilę musimy popłynąć. Roro, a ile można zaoszczędzić na fryzjerze z taką grzywką? Dobra, tu są trzy. Jezu, Krakena słychać. Co ty tam tyle piszesz? Co ty tam bana chcesz, czy nie chcesz bana? Ja? No. Rudinio, o co chodzi, kurde? Raportować mnie tutaj chcą. Tak? No. Ja bym dał. Nie wiem za co. Pewnie za to, że pokazuję nagość na streamie. Czyli moją no, głowę. No, łysą pałę. O kurwa, tam są dwa statki, stare. Gdzie? A to nie wiem, czy tam są ludzie. Czemu lampa się świeci? Czekaj, tam są normalnie dwa statki, widzę. Jest to na SSW. Może koksy płyną? O cholera, od Cezarysza dostałem resuma 19 miesięcy lat. 19 lat, o kurwa. Wróciłem właśnie ze szpitala, wszystkiego najlepszego. Tak, ze szpitala, pupeczka. Co ty to, Cezariusz, robiłeś, powiedz mi, w tym szpitalu? Co tam się działo? Czy tobie puloka zwiększali? To puloka to sobie zwiększał u ciebie na streamie. Może u niego właśnie na nerki leżał od Wigilii. O Jezu, na nerki najgorzej. Na nerki? To co, jakąś sałatką warzywną się zaraził? Nie, no nie. Nie no, kamień może miał, albo piasek, nie wiadomo.
Lekarze nie wiedzą. No, no to jak lekarze nie wiedzą, to jest najgorsze, co można usłyszeć, bo ja już... Szczerze, to ja czasami sobie myślisz... Lepiej jakby nawet coś było poważnego, ale żeby wiedzieli, co to jest, jak to można wziąć się za to, nie? A najgorzej jak lekarze, no nie wiemy, nie wiemy, dalej szukamy, no nie wiemy. Tak. Ja pierdzielę. Bo to może być wszystko, jak oni nie wiedzą, albo... Znaczy nie, no akurat w nerkach to faktycznie, no piasek albo kamień. No cóż, no, jak nie ma kamienia znaczy, dużego... Dużo piwa chyba pić, tak? Jak nie ma żelaserem do rozbicia, no to dadzą te... Dadzą rozluźniające zastrzyki w dupę. Mhm. Każą dietę trzymać, lekko, strawną. I to potem no trzeba wysikać dużo, kamienie, co i nie? I dużo całe. Pić wody, no. Ale to jest... Ale nie, no kamienia nie wysikasz, no. On jak jest rozbity, to na piasek wysikasz. No ja powiem tak, ja raz kilka ziarenek piasku wysikałem. To powiem wam, że no kurwa, ból jest taki jakbyście... Ból jest po prostu. No, aż się kurde, aż się złapałem, bo tak, aż mnie zabolało. Ja właśnie, aż no. się zdrygnąłem. Panie, fajna fryzurka, od dziś jestem pana fajna fryzurka i proszę mi powiedzieć, jak tam dzień mija, Boże. A no kurczę, czekam sobie na materiał z pracy, żeby zmontować film. Już widzę, że mi uploadują, niby za pół godzinki będzie. Na 14 trzeba iść ząbki ogarnąć. Ty, gdzie my płyniemy? Tam są no, ja muszę zawrócić, czekaj. Ty, Burak mi dał donate'a najmniejszego, jakiego się da. Powiedział, że o 12 Mucza Majana daje. No to będę musiał. A jaki jest najmniejszy donate, jaki się da? Co? Złote? Nie no, złotówkę. Tak, da się? Nie wiem, jak on to zrobił, że taki donate jest w ogóle. A, bo to są jakieś wysepki, a nie statki. Te statki były tylko wcześniej, a to chyba jakieś wysepki, takie pirackie są. Znaczy, wieżyczki. Siema, Burak. Do mnie jeszcze przyszedł. Mówi, że nie dawał żadnego donate'a. Czekaj chwilkę, ja się tylko boję, że ten statek tam jest. Za nam... Dobra. Słuchaj, dawaj, szybko robimy tą wyspę, dobra? A gdzie jest ta wyspa? No kurde, jesteś... Wiesz co, leciał ja prędzej niż z Morganem, to bym streamował z Izakiem, przynajmniej z nim się znam. Chodź. Jum. Dobra, to jest jaka wyspa? Takie trzy plamki, to na dole, tak? No. Hazardowa Mucza Majana? Kurła. O kurła, strzelajo. Ej, mam na... Dwie typa. No i ładnie. O Jezu, prawie mnie rozdupił. Zginąłeś czy nie? Nie, zostało mi tyci HP. Idę się uleczyć, bo zaraz padnę na twarz. Kurde, Devix, no znam Izaka, bo nawet z nim film na swoim kanale. Izaczkiem. A to coś tam o Counter-Strike'u było, nie? Jeszcze raz dla wszystkich. Co najlepsze, dużo zdrowia w 2019 roku. 100 lat i w ogóle wszystkiego. Naj. Au! Au! Cezariusz złożył życzenia donate'em. Jakie życzenia? Noworoczne? No, Cezariusza, serduszka na czacie dla Cezariusza. No, dzięki wielkie. Nowy rok to taki, kurde, fajny okres życzeniowy, co? Au! Burak 5 gonił i tak, to ten co sklepie tury strzela, ty Izak. Wiesz co, Devix, spisz sobie na tym, na kanale, kurde. Walek. Burak to jest... Izak i pewnie będzie. Burak to jest wariat, dał donate'a 5 zł i napisał, że gonił i tak go odbanuje. Dobra. Nie, już nie cwaniakuj, nie? Gdzieś jakiś kamień tutaj jeszcze taki jest, taka wysepka jakby, która jest przyłączona do tej... A, tutaj jest, dobra. Już ci idę pomóc, ty, bo tutaj strzelają z bomby. No, tutaj siup. Fuck. Co się stało? Padłem od typa, kurde, z bombą. No to se uważaj. Jeszcze szybko się resp. Dobra, umarłem pierwszy raz, to co tu się dzieje? Czekam przed tymi drzwiami, żeby przed nie przejść, tak? Potrek. Jaki? Łakie łapy. P-
Potrek z Burakiem. Mi się wydaje, że to są takie boże geje, nie? Że wiesz, oni jak Major z tym, z Kononowiczem mieszkają pod jednym dachem i tylko siedzą i teraz obok siebie na laptopach piszą. Gdzie się żądlą się, nie? Bo oni... Oni nie pisiorkami, tylko żądłami się stykają. Prezydencki to jest... Pałac prezydencki. Belweder. A wiesz, kto piastował, kurde, w Belwederze? Kto tam w Belwederze kiedyś? Miejscówka, kogo to była? No czy ja, kurde. No jaka historyczna... patrz, tutaj masz... skrzynię. Dobra, dobra, biorę czekaj, świnie, ja go zabiję. Idę na ten statek. Poniatowski. Burak 5. Ty mówisz, że ten streamlapsem ci nie wychodziło streamowanie? Tą aplikacją co? Że ci przyśmiało? Czekaj, bo Burak wysłał do Nate'a kolejnego i mówi, że pozdro dla bakłażanów. No bo siedzą teraz na Discordzie. Ty, ale to w takim razie to... Czekaj, to są bezrobotni ci, co Jasia oglądają. No bo to bakłażany, co patrz, oni razem siedzą na Discordzie. Co oni tam razem robią? Jakie bakłażany? Kto ta? Koleś powiedział, że nieprawda. Siedemset bezrobotnych albo dzieci. Może być tak, no. A może to są dzieci tych bezrobotnych, co mnie oglądają, co? Są dzieci, dzieci z 500+. A dzięki, Roro, dzięki, dzięki. Daszki miły komentarz, kurde, stary. Astis, pamiętam cię jako młoda u Bonkola. I nie spodziewałem się, że z ciebie jest taki sympatyczny chłopiec. O, na pewno ale... na dłużej. Kippo. Ale miło się zrobiło, o, co? Kurde, w serduszku jest tak, wiesz, cieplutko. Dobra, o, mamy tu jeszcze... Ja... Nie, to nie ta wyspa, bo tu patrzę na jakąś mapę, a tam 15 tysięcy skarbów, to jest dobra, nie to. Mamy teraz wyspę Rak, tak zwany. Dobra, go wyspa Rak. Dobra, ty Astis dopłyń na tą wyspę, zobacz sobie gdzie ona jest. Dobra, ale ty pokaż ją. A ty co, robisz przerwę sobie? Nie, ja do kibelka, znaczy skoczę tylko. Szybka kupa? No, dobra. szybka. No bo tutaj nie ma, wiesz... To jest ten Marauder... Nie mam gdzie, nie będę do wody walił. Marauder Arch. A. Dobra, to jest... Szybka akcja. W drugą stronę prawie. No tak.